Dzień Boże, coś Wam powiem. Kim jest człowiek? Jest po części aktywistą, który wiele robi, żeby były odpowiednie warunki, dobre samopoczucie, by coś ważnego się działo. Zupełnie jak Marta, która pracowała w domu, by godnie przyjąć gościa, jakim jest Jezus. Ale człowiek to także marzyciel o wrażliwej duszy, zapominający o Bożym świecie, myśliciel, który skupia się na sprawach ducha, czyli tak jak Maria. Nie można ze sobą przeciwstawiać tych działań obu sióstr, bo żadne nie jest ani najlepsze, ani najgorsze. One po prostu pokazują, że na jeden temat, na jedną sprawę, na Pana Boga, można spoglądać z różnej strony i mieć rację. Jedni ze względu na Boga pójdą w kierunku działania, by wypełnić słowa. Wiara bez uczynków jest martwa. Inni powiedzą, że wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co słuchamy, jest Słowo Boże. I dopiero kiedy głowa i serce napełnią się tym słowem, mogą podjąć działanie. W jednym i drugim przypadku obu sióstr następuje spotkanie z Jezusem, tylko każda nieco inaczej je realizuje. I ta Ewangelia nie jest jakimś popieraniem albo negowaniem którejś postawy. Ona zwyczajnie pokazuje nam coś, co nie zostało opisane słowami, ale wynika z kontekstu. Jezus Emanuel jest Bogiem z nami. Nie tylko naucza, nie tylko czyni cuda czy uzdrawia, ale przychodzi do miejsc, w których człowiek jest najbardziej sobą i najbardziej autentyczny. Siostry czekały na jego odwiedziny, bo w końcu był przyjacielem rodziny. Kiedy Jezus powiedział w innym czasie i miejscu, że nie ma gdzie głowy położyć, to zarazem powiedział, że jest bezdomny. Dlatego przychodzi do każdego z nas, do tych, którzy czekają na Niego, by dzielić z nami troski i zwykłe codzienne sprawy. Wtedy Jego bezdomność jest dla nas radością. Bo czyż nie jest tak, że nasze życie dzieli się między obowiązki i rozmyślania, między pracę i odpoczynek, między skupienie i bujanie w obłokach? Na tym polega ewangelizacja, by budować relacje z Bogiem i wzrastać w wierze tam, gdzie najbardziej czujemy się swobodnie. Najlepiej, żeby początki wiary i edukacji religijnej rozpoczynały się w domach, w których czujemy się bezpiecznie. Nie zawsze jednak jest to możliwe, bo jeśli dom jest wolny od Boga, to i trudno tu mówić o oczekiwaniu Go i przygotowaniu Mu miejsca. Trudno mówić o słuchaniu Go w skupieniu i błogostanie. Święty Ignacy Loyola, zanim się nawrócił, ale już spotkał Jezusa w swoim życiu, nakreślił swoją misję życiową. Człowiek jest stworzony, aby Boga swego Pana chwalił, czcił i Jemu służył. Ta kolejność pozwala najpierw posłuchać, co należy zrobić, podziękować Bogu za wskazanie i dopiero podjąć działanie. Inaczej będzie to tylko realizowanie planu, który pozwoli mi zaistnieć w przestrzeni publicznej i sprawi, że zauważą mnie. Także mają dziś młodzi, którzy mają ogromną potrzebę zaistnienia i dostrzeżenia w przestrzeni internetowej. A Jezus zaprasza do spotkania w adoracji, w ciszy, by przebywać z Nim i słuchać Go z całego serca. Gdy każde nasze działanie będzie zupełnie inne, bo będzie wypływać z konkretnych wskazań, a nie z próżnych potrzeb. Byśmy znajdowali na to czas i dawali Mu przestrzeń, tak jak uczyniła to Maria, która wybrała najlepszą cząstkę z tego dzisiejszego spotkania. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.